Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Roots of Pacha. Ja mam przed sobą ogromną informację, że dzisiaj, żebym nie zapomniała absolutnie, że dzisiaj Tuk ma urodziny. I podpowiadaliście mi w komentarzach, co on kocha, co on lubi. Tylko my już mamy informację, co on kocha. On kocha biały kwiatek. To nie, on tutaj jest przecież tutaj. I tak, ona, ja wiem, ona ma śliczne oczy jak husky, ale no niestety. Jest kobietą, my potrzebujemy chłopa. Znaczy, no przepraszam za takie wyrażenie, ale potrzebujemy mężczyzny, który się o nas zatroszczy i silnego mężczyzny, który będzie dla nas polował. W każdym razie, Datura Flower to jest coś, co Tuk kocha i to mu też damy na urodzinki i powinnam tego mieć jeszcze zapas w skrzynce, mam nadzieję, bo to słabo by było, jakbym go nie miała, ale to bym wtedy szła szukać. Ale mamy. Biorę jeden. I domyślam się, że on gdzieś będzie, bo to by było słabe, jakby go nie było nigdzie na mapie. On na razie jest u siebie. No to zanim do niego pójdziemy, a pójdziemy do niego dosyć szybko, sugerowaliście też inne soki. Żebym już przestała te pomidory przerabiać i zajęła się troszkę innymi sokami, no bo z nich też można robić. Eggplant 11. Aha, tego nie mogę to do sprzedania. 10. No takie to wszystko tanie jest. Zrobiłam kapustę kiszoną. A z czego ja to zrobiłam? Z kapustą. No. No, z czego ja zrobiłam kapustę kiszoną? 36 aż. Kurczę, wiecie co? Kapusta to jest kapusta kiszona i pierogi z kapustą. Tylko, że my nie mamy. O nie. A gdzie była kapusta? Kapusta. Głowa pusta. Ona gdzie była na mapie? Mapa. Tutaj. No, chyba w foreście, jak dobrze pamiętam. Była kapusta? Nie, tu była cebula. Tak, tu jest. Tylko tu... Na sawanie chyba nie było kapusty. No dziwne, jakby tam rosła w lesie, to dziwne, jakby też rosła na sawanie, ale... Niestety tu jej nie ma. Na plaży mamy tylko to i w dżungli mamy ananasa, który nawet nie jest zaznaczony. To jest też ciekawe. Interesting. Dobra, idziemy... No dobra, najpierw idziemy podlewać. Tak zawsze się zastanawiam, od czego by tutaj zacząć. Tutaj sugerowaliście też, że najprawdopodobniej mam miód z ciecierzycy, ponieważ mam jej tutaj najwięcej w okolicy. I faktycznie chyba to wszystko... Tak, to są, zobaczcie, to są ciecierzyce i one po prostu chyba przeważają. Wydaje mi się, że tak, że to może być ilość tutaj tego wokoło. Ciekawa jestem w takim razie, czy tutaj będą chili. Zbierzmy na razie, bo widzę, że podlewanka nie ma aż tak dużo. Kukurudze wyrosły i możemy w to miejsce... Poczekaj, bo ja mam tak ziemniaka, mogę. Cebulki i w sumie to tyle. Nie mam już nic więcej, no to pójdę po tę kapustę. Ale to już wyrosło tutaj, to nie wyrosło, to też nie wyrosło. Ale tu ja widzę, że jest do podlania. Cebulka wyrosła? Nie. Tutaj nam wyrosły... Czyli mamy drugi poziom i patrzcie, tu już są krzaczki naszych. To są dzikie, to są już nasze, oswojone. Budujesz mi dom, buduj mi dom. No dobra, podlewania nie mamy tak dużo, bo mamy tak naprawdę tylko tutaj kawałek i nie wiem dlaczego to tak się trochę krzywo zrobiło. Myślałam, że wszystko naraz jest tak zrobione, żeby się podlewało. Chociaż może to i lepiej, bo jak podlewamy albo wszystko, albo nic, to czy to dobre wyjście, czy nie lepiej właśnie, żeby było... Troszkę, każdego dnia, ale po troszku, żeby jednak można było zajrzeć na tą farmę. No i elegancko jest zrobione, 8:50 trochę za późno, bo zwierzęta już wyszły. Ech, i teraz te zwierzaki. Pan koza jest potrzebny, tak, żeby zadowolić resztę zwierzaków, swoich kuzek. A... Jak ty... Co? Dlaczego tu wyszłaś? Jak ty wyszłaś sobie... Okej... Okay. Dlaczego ona sobie wyszła tą bramką? Ja myślałam, że ta bramka jest dla mnie. Widać? Nie. Lamko, moja droga. 2 dni. Chcemy tylko pogłaskać i tutaj bierzemy i idziemy tylko jeszcze zobaczyć, czy są jakieś kupy. Mamy drugi duży. Rozumiem, że w... Tam, tak, ktoś siedzi tam już. A, kuski tam się... Nie, kuski nie siedzą, bo kuski się jeszcze ze mną tak dobrze nie znają. Czekaj, bo ja nie chcę cię strzyc. A. Czy ja mogę mlekować? 2 dni. No to tamta chyba też 2 dni. Mogę wam jeszcze pograć, tylko... Ho, ho. Tu jest chyba pan koza. To ja tutaj pogram tak, żeby na niego na pewno to zasięg złapało.
bo on tutaj musi szybko z nami... Ach, dopiero trzy. Wszystkie się przeklikały? Już chyba wszystkie, nie? Czy ty masz pchły? Nie, to taki efekt, dobra. Tam trawka rośnie, tu trawka rośnie. Czy mi się wydaje, czy tutaj się pojawiło więcej kamieni i tych? Przecież ja to usuwałam, czy nie? Przecież nie tak mi się wydawało, ale... Może na to wyżerają i to cały czas progresuje w dół. Dajcie tej trawie urosnąć. Może powinnam ich zamknąć jednak w tej zagrodzie na kilka dni, żeby ta trawa się rozrosła. No dosyć szybko się rozrasta, zwłaszcza jak tutaj... O, nic im nie przeszkadza. Pyk, pyk. Jeszcze tu trochę kamieni poniszczymy. Żeby miały jeszcze więcej miejsca. I wsiadamy na strusia, myślę, i możemy lecieć. Z prezentem urodzinowym. Do naszego... pumpkin? W sumie pumpkin można by było też. Wydaje mi się, z doświadczenia z innej gry, że możliwe, że dynia będzie długo rosła, ale mogę się zdziwić, może dynia wcale tak długo nie rośnie. Nigdy osobiście sama nie sadziłam dyni, więc ciężko mi to stwierdzić. Ale może, czy tutaj nam coś rośnie? To nam, nie. Wydaje mi się, że to nie ta pora roku też. Hopsa. A może tu do nas przyjdzie później? Już myślałam, że jakaś scenka. Tym. Gdzieś tu po skosie pójdziemy, tu jakieś kupy może, o właśnie, zbierzemy po drodze. Jeszcze więcej tych kwiatków. Moje notatki z tymi, kto co lubi, są gdzieś pod kubkiem i w ogóle nie mam do nich za bardzo dostępu, więc dzisiaj prezentów nie rozdajemy, bo nie chcę teraz hałasować. Próbując się do nich dobrać i szeleszcząc jeszcze kartkami, żeby to wszystko poprzykładać. I tak wiem, mogłam to wyciąć, ale... Dzień dobry! Nie obchodzi mnie to, że ludzie mówią, że jestem głupi. A przynajmniej nie oczekują ode mnie zbyt wiele. Proszę, wszystkiego najlepszego! O, nie mów mojej siostrze, ale to jest nawet lepszy prezent urodzinowy, niż ona mi dała. O, chcę ci coś pokazać, czegoś nauczyłam. Dołączysz do mnie? Oczywiście. To jest ta świnka, którą on tresował. Bestia. A cieszę się, że świnka tutaj jest. I thought I will kick him out. A myślałam, że Zata go wykopała. Załóżmy, że to jest on, ta bestia. Ten bestia. Ale widziałem, że daje mu tam, no, że go ogólnie bawi się z nim, tam go smyra i tam drapie po brzuszku. Wszyscy go tu kochają. Myślę, że klanowicze lubią go nawet bardziej niż ja. Ale niż mnie tam chyba było. Ale w każdym razie. Ktoś kiedyś powiedział, że jestem leniwy jak lew. Ale lwy nie są leniwe. Wiesz, co one robią? Medytują. Pomyślałem, że możemy spróbować. Razem. Zapytałem naszą kiperkę Andę, jak to się robi. Usiądź ze mną. Potem możemy sobie zjeść. Na początek zamknij oczy. Następnie oczyść swój umysł. Weź głęboki oddech. Bardziej wdech. Zignoruj bardzo ładne zapachy. Bestio, czy ty zjadłaś moje jedzenie? No ja się z tobą podzielę. O, jesteś taka dobra. Dlatego też cię tutaj przyprowadziłem. Nie mam zbyt wielu przyjaciół. Zawsze byłem tylko ja i moja siostra. No i teraz bestia. I ty. Naprawdę cię lubię. Trochę mi głupio zapytać...
Ale co czujesz do mnie? Oh, I like it if we dated. I want to stay friends. Czy chcemy zostać przyjaciółmi, czy chcemy randkować? No, randkować chcemy. Wow, serduszka się zaczęły. Te kwiatki się zmieniły na czerwone. Ja również. I might be, mogę być zbudowane z kupy mięśni, ale sprawiasz, że jestem miękki w środku. Czy spróbujemy pomedytować znowu? No. Posłuchajmy dźwięków wody przez kilka minut. Elegancko! Może nie jestem jakimś... nie jestem jakimś... towarzyskim. O, nie jestem towarzyską osobą, ale... kiedy jestem w pobliżu ciebie, jest mi łatwiej. O, co to? Break up! On jest moim chłopakiem? No to zatańczmy z tego powodu. Mam boyfrienda. Tuk jest moim boyfriendem. Ile mamy teraz, mój drogi? Kurde, jeszcze 4 serducha. Ale zobaczcie, jak on się słodko rumieni. Znaczy, to jest dopiero pokazane, jak skończy kwestię. No. Dobra, teściowej trzeba powiedzieć. Tylko nie wiem, gdzie jest teściowa. Zbieramy kukurydzę. Porandkowaliśmy, pomedytowaliśmy. Fajnie. Podoba mi się. Taka krótka scenka, ale fajnie, że to się też striggerowało po tym, jak mu daliśmy prezent urodzinowy, tak od razu, na przykład, że właśnie nie trzeba było czekać kolejnego dnia. Super. To z tej okazji miałam zdjąć w ogóle ostatnio czapkę, żeby było widać moje piękne włosy. O. Myślę, że tak to wygląda lepiej. Siostra, poczekaj, coś ci muszę powiedzieć. Mogę ci dać prezent? W sumie chili ci nie dawałam. Lubisz chili? Może i lubisz. Zadam, mówisz, że jestem uparta. You have been hanging out with Tuk a lot. He seems pretty... Ostatnio spędzasz dużo czasu z Tukiem. On wygląda na... bardzo zadowolonego, kiedy jest z tobą. To znaczy... nie mów mu, że tak powiedziałam. Potańczmy. Zatańczmy taniec, mam nowego boyfrienda. Ale jakoś się zatroszczył o mnie, zaprosił mnie na piknik, na medytację przy jedzonku. No i elegancko. Jest tu gdzieś teściowa moja? Chyba nie ma. Dobra, to w takim razie wrócilibyśmy i... bo nie pamiętam, ile kapusta kosztowała. I wydaje mi się, że mogło to być dosyć dużo, robiąc tą kiszoną kapustę. Zresztą kiszona kapusta jest bardzo, ale to bardzo zdrowa. Więc powinniśmy sobie jej narobić. I może na niej zarobimy trochę. Bo to kieszenie jest dosyć szybkie. Chyba tędy, nie? Chyba za bardzo się zagalopowałam w prawo. Sama, chociaż co jeszcze z kapusty można było zrobić? Bo nie można, znaczy no kapusty nie można było ususzyć. Bo to by było dziwne, ale pozbieramy kwiatka białego, bo żeby nam nie zabrakło dla naszego chłopaka. Tak, wiem, będę się teraz tym jarać. Ale... No co? O, a co ja nacisnęłam? Kiedy ja... poczekaj, czemu ja z ciebie siadłam? Coś mi się kliknęło. Chodźmy po kapuchę, bo chcę zobaczyć, ile kosztowała. Nie tędy. O! Tędy. Mam nadzieję, że wyrosła chociaż... a nie, bo czekaj, zaraz, moment. Ja znowu idę, ja idę po nasiona. Ech, dobra. Myślałam, że jakaś scenka. Chcesz chili? Znaczy w sumie zamiast ci rozdawać to chili, to ja wolałabym porozmawiać z wami, bo... musiałabym sobie zmienić... o cebulki. Porozmawiajmy. Oj, możemy potańczyć? Co dzisiaj jest? W środę. O, to jest nowy tydzień, który ja nie tańczyłam z ludźmi? To bardzo niedobrze. O,
Can you tell my mom how good I am with Martek? On się Martkiem zajmuje. O, są odpowiedzialni. No ja wiesz, że jesteście odpowiedzialni. Zajmujecie się moimi zwierzakami? Nawet w to nie wątpię. Z tobą mam już... O, mam dwa kwiatki w sumie. Nie mogę tańczyć? O, okej. Nie chcę z nami tańczyć. Gdzie jest ta kapucha? Ona była gdzieś... na samej górze. Uhuhu. Chyba musimy zrobić kółeczko. Tutaj był ten... tak, koper włoski. Za wiele go nie ma. O, a tu może teściowa gdzieś jest. Oj, świnki, ale was tutaj... Świnki, ja wiem, że ja nazywam je świnki, a to świnki nie są. Ale jakoś tak pasuje mi do nich, tak fajnie chrumkają. Ło, jakie białe koźlątka, patrzcie. A to są te cookie and cream, to one będą takie władkę, dobra. Cookie and cream. No gdzie taka pusta? O nie, ona tu powinna być, a tu jej nie ma. Czy... O nie, nie ma kapusty? Jak to nie ma kapusty? Nie wyrosła, chyba tutaj rośnie. Słabo. A tu jest. Co to za mnie gra oszukuje? Oszukują mnie, no. Dobra, wracamy, wracamy w takim razie. Zasadzimy trochę więcej rzeczy. A co? No bo jutro będziemy mieli chyba już domek zbudowany, więc ja poza tym, że mamy nowego chłopaka, to będziemy mieli jeszcze nowy dom. A może będziemy musieli do nas wprowadzić? Ale to by było... Nie, ale to przed małżeństwem, to nie można. To tak nie. Co Ron robisz? Bo już visit when it rains, we usually have a... A, jak pada, to oni tam mają imprezkę. No ja wiem, że wy macie imprezkę, jak pada deszcz. Tany, tany. Już powoli, powoli zaczynam się dobrze zaprzyjaźniać z ludźmi. Z tobą też muszę potańczyć, może... Ja tutaj cały czas oczekuję jakiejś zniżki na narzędzia. 3000 tak naprawdę w kieszeni znowu. Czyli ostatnia stodołka do ulepszenia? A może jakieś nowe budynki się w końcu pokażą, bo już dawno nie było żadnego nowego budynku. Aby się może przydało. Pyk i pyk. Buduj, buduj. O, a tutaj to jakiś nowy pokój będę miała? Za kotarą? co my tu możemy wyrzucić? Mówicie, żebym właśnie... A, to na sprzedaż. Jakieś inne soki porobiła. Czy mogę zrobić na przykład, nie wiem, z tych sok z tych kwiatków? Nie. Sok z chili? Też nie. Sok z kukurydzy? Też nie. No na pewno miód wyrzucę. Takich rzeczy nie mogę. To jest medycyna, dobrze. To. To co ja tutaj mogę wam... Tu mamy te przerobione, tu mamy prezenty. Ale ładnie te listki latają. Możemy robić soki z truskawek, ale truskawki są bardzo tanie, więc jakoś mi się to nie widzieć. Wiem, że to ukiszone było nawet dosyć dużo warte. A i wiecie co podejrzałam? To oglądałam u Staszka odcinek i podejrzałam, że tutaj można sobie sprawdzić, jakie rzeczy są wymagane. Ja nie wiedziałam o tym. O, możemy nawet dać pomidora i jakiś olej i zrobimy sobie wtedy przepis. No i elegancko. Olejów akurat mam. Weźmiemy jeden, na przykład z awokado. Jeden z tańszych. Weźmiemy sobie, o właśnie, no otwórz to, suszonego pomidora i grain, a co chcesz wykorzystać? Kukurydzę. A kukurydza jest jako grain, no widzicie. Czy ja chcę kukurydzę wykorzystać jako grain? Dobra, niech będzie. Zobaczmy, co nam wyjdzie. O, jakie to ładne! Traveling cake, ciasto zrobiliśmy. Które na 10 max staminy jeszcze daje. Ho. Fajnie. Co nam tu zostało?
Ach, ta mąka pszenna, no, no nie mam mąki pszennej. A tutaj clay oven. Ale teraz tak, oatsy to mogą być wild oats. Aha, no to właśnie nie mamy. Tutaj nie mamy bronzer knife. Onion, garlic, potatoes. No nie mamy garlic. A, i tutaj jest dziki i zwykły. I tu obsidian knife, a tu jest... A tu jest jeszcze jakiś a, brązowy. No tak, to jest ten spoiler nasz piękny. No dobrze. Znaczy to bym mogła już wrócić tutaj. Soki. Lepsze soki, mówicie. Co mogę zrobić? A, olej ze słonecznika mogę zrobić. Co mogę zrobić z sezamu na przykład, bo mamy go trochę. Co mogę zrobić z tych? Z potato. Weź to na bok. Co my, czego tu jeszcze mamy dużo? No mamy dużo tych truskawek, ale to ja bym wolała na prezenty na przykład porobić, bo to jest bardzo taniutkie. To jest tańsze niż pomidory. Z chili tak naprawdę nie możemy nic zrobić. O właśnie, tutaj z tego legium opisaliście, żebym sprawdziła, co dokładnie mogę z tego robić, ponieważ... ale... Może w tym dużym namiocie... Sezam i eggplant daje nam w sumie ten... Ojej, poczekaj, a max? Max to 9. Bo mam tylko 9 eggplantów. 9 sezamu mam. Lubię mieć... Dobra, zrobimy. Bo lubię mieć jednej potrawy dużo, bo wtedy to zajmę tylko jeden stack. Jak na przykład idę do kopalni. Baba Gonusza. To jest ser. Aha, to już robiłam. No tak, stamina. Tu red meat. Aha, i tutaj jeszcze też można sobie łatwo zrobić z jakiegokolwiek warzywa. W dalszym ciągu idę zobaczyć to, tylko tutaj ten... A, dziki sezam możemy przerobić, bo mamy jeszcze zwykły. I w sumie z ciebie też możemy sprawdzić, co możemy porobić. To bym wolała odłożyć. Aha, jajka niedużo, nie szkodzi. To też bym mogła odłożyć. Pyk. I teraz tak. Sezam. Mogę tu... Aha, to będzie olej, tak? A tu? Też nie mogę. Czemu ja to mam na wszystkiego na jednym pasku? Pyk. I tu? O, a czemu? A. Tu możemy robić ciecierzycy. Co ja robiłam tu z niej? Co to jest? Wild garbanzo plant meat. Made out of garbanzo? I ten place of meat. A to nie jest taki placek po prostu, który można wypełnić jakimś farszem? Plant meat, albo to jest wege. Aha, plant meat, no tak, mag plant i te sprawy. Czyli po prostu mięso z soczewicy, no, z ciecierzycy, czyli taki zamiennik mięsa. A ile on kosztuje? 14, a ona 12. Ale może z tego będzie, bo to jest meat, a to jest jako meat w ogóle, patrzcie. Ja mogę teraz robić wege jakiś posiłek? No nie mówcie. Harvest. Tak! Ale to ja nawet nie muszę kupować mięsa, to my tu jesteśmy wege. No to zrobię sobie kilka tych placków. Znaczy placków, tego mięska, kotletów, no bo to takie kotleciki są, nie? I może będą, no tak, jako meat, to będzie można tego użyć. To może jakieś fajniejsze przepisy. Ciekawe, czy to jest jako czerwone mięso, czy jako białe mięso, czy po prostu... W sumie tam jest przeważnie napisane any meat, czyli jakiekolwiek mięso. No dobra, już tych placków może wystarczy, już ostatni placuszek. Teraz co możemy zrobić z ciebie? Nic i z ziemniaczka też nic. Okej. Okay. To teraz tu. Nic, nic, nic. No tu olej słonecznikowy, okej, okay, tu. Raczej nie ma się co dziwić. Tu też możemy coś zrobić. Aha, to będzie olej z tego. I tu nic. No dobra, to kabaczek, sezam. Nie mogę. Nie mogę.
To mogę. To co mam z ziemniakami słodkimi robić? Soku nie mogę z tego robić. Olej jest pewnie nic nie warty. 10, 9, no to to już... I... Ale olej słonecznikowy... Ładnie. 41, tylko że to był dobrej jakości. A normalnie słonecznik ile kosztuje? 23... To nie jest słone... A, to jest słone... 30. No to w sumie olej, nawet spoko do sprzedania chyba. No mogę zrobić truskawki. Chociaż truskawki są też dobre na prezent. Ale zróbmy tak, żeby właśnie nie było cały czas, że robię te wina z tych pomidorów. A to zróbmy trochę innych. To jest dzika truskawka jeszcze. Ile? W ogóle który mamy dzień? 10. No to mamy jeszcze sporo czasu, to nam powyrastają różne jakieś... Co ja robię? Robię truskawkę? Tak, no to dlaczego te truskawek mi nie ubywa? Tu nie jest napisane, tak. Wrzućmy to. Jak to w ogóle? 8, 9, no właśnie, 9. Tu sobie dorzucimy kolejne oleje. To może tutaj będę miała mąki. A tu będę miała sery, masła i mleka i... Może niech tu będzie masełko. Tu śmietanka, majonez, mleczko. Kurczę. Idę jeszcze trochę posiać. Mogłabym w sumie wysuszyć. Nie. Ciebie też nie. Ciebie też nie. Ciebie i nawet ziemniaka nie mogę wysuszyć, no. No nie mogę chrupeczków zrobić? co my tu mamy? Kapusta. Tu chyba jest slot, tu nie ma. Tu jest i... Aha. Dwie cebulki i jeszcze 6 kukuryc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobra. Elegancko. Ale mi tu zarosło, co? O, o tobie zapomniałam. Hej. Ten jeden rodzynek taki biedny, ale dobrze, niech on sobie tutaj. Pościnajmy to, żeby ten ul nie miał jakichś problemów. Ciekawe, czy jak przyjdzie zima, to też wszystkie, cała trawa zniknie. Bo jeżeli tak, to trzeba będzie naścinać i wrzucić dla zwierząt. A, nie mam seminy. A w sumie już pierwsza w nocy, o kurczę. Ale poleciało. Cztery dobrej jakości, to może będą lepszym prezentem. Weźmiemy więcej truskawek. Idziemy spać. Tak jest. A i hamaki, no właśnie, hamaki. Nic się nie wrzuciłam. No ale ostatnio tyle wrzuciłam, że powinni mi dać teraz spokój przynajmniej na miesiąc. Widzę, achievement wskoczył. Wow, jaką mamy chatę. Keeping it cool. Lodówka? Przestawianko. Paint. Wow. Hihi. O, jakie to jest, kurczę, cool. Ale teraz wy mi wiszą mi kwiatki nie w odpowiednim miejscu. Nie w odpowiednim, znaczy. Tutaj niech wiszą. Co my tutaj mamy przede wszystkim? I mam aż dwie strony. O, yeah. A to chyba teraz to, co mamy... Tak, bo mamy teraz te liście. To możemy teraz robić to, co w dużym namiocie. Ojejku, ile tylko jest tutaj. Chlebek. A ja tego... A nie, robiłam ten chlebek. W sumie soczewicę chyba kupiłam. To teraz te skrzynki trzeba tam przenieść. Tak, mam soczewicę. To ja chcę zobaczyć, ale jeszcze powiedz mi, jaki warzyw. Może być chili. No, gotowa. A teraz co to jest? O, jakieś ciasto.
Lentil pie, okej. Okay. Ciasto soczewica to jest. Nowy achievement. Ale się dzisiaj dzieje. Co to jest? Storage box. Storage box, ale on ma jeszcze zablokowany jeden pasek. Czekaj, bo tutaj było napisane... Ojejku, ile tego jest. Mamy prezent. O, dostaliśmy prezent na smore... Co to jest? Co to jest za nazwa? Czekaj, bo... gdzie to może być? To. Smorebrod. Smorebrod. Nie wiem, co to jest. Ale jakiś rodzaj chleba. Z warzywami. Okej. Okay. Any meat, any mushroom i corn. Ej, to się da zrobić. Any mushroom. Gdzie? O, chyba. Corn jest. Mushroom jest na zewnątrz. Jak ten nasz dom wygląda? A, takie buty. Zrobimy z muchomorem, będzie lepiej smakowało. Zróbmy to. I meat do wykorzystania, bo jest, idzie nasze veggie meat. I co my mamy tutaj za placuszka? Tamales, o kurczę. A co to w ogóle daje? 78 staminy. I coś jeszcze wykuchciłam? A, ciasto, 46 staminy. Może tutaj będę trzymała... O, czekaj. Myślałam, że mogę tutaj może... Nie. A tu mogę coś trzymać? Nie. Spójrzmy tutaj jeszcze. Era has a cool idea about storage. Okej. Okay. Woda i garek znaleźli fajny sposób na drzemki tutaj. No to tam pewnie hamaki będą wisiały. O, coś zniknęło. I removed something from your wall to make your house bigger. It's a good time to record it. Aha, to painting z mojej ściany przy powiększaniu. I większy ten, dobra. To czekaj, musimy to w takim razie powiesić gdzieś tu. Tu nie. No to tutaj sobie powiesimy jedno. Ach, i to są takie same? I... No to, nie wiem, zrobimy... Nie, nie chcę iść spać. Absolutnie. A, muszę iść bliżej. Tutaj sobie pod łóżkiem zrobimy kwiatuszka. Ale to jak my mamy tutaj storage, to ja chyba tutaj... Ale on jest... On ma dwa paski, a normalnie skrzynka ma... No trzy paski, no właśnie, to on jest... chyba, że on jest tylko na dania. Czy mogę wszystko? Nie, wszystko mogę. Ale to ja mogę tutaj dania główne, znaczy, no dania no, dania wrzucić. Wow, i się zapełnia. Jakie to jest genialne. Znaczy, to i tak będzie zebrane. Możemy wrzucić nasze mięso. Bo ja na zewnątrz mam skrzynkę z daniami, to bym mogła nie, gdzie ja mam skrzynkę z daniami? Chyba gdzieś tu była. Właśnie. No robimy cię porządki, mamy większy dom. To trzeba koniecznie tutaj zorganizować. A gdzie są garnki te, co kupiłam? Bo ja kupiłam wcześniej garnek. To. No i właśnie, i full. A może mogę kupić takie? Dobra, idziemy. Pole, zwierzęta, a dobra, trzeba jeszcze zobaczyć, jak te... Squashy kosztują 49. 49. 35. No nawet nie najgorzej. Tak naprawdę nie możemy z tym nic innego zrobić. Chyba, że jeszcze ususzyć właśnie to. Zobaczymy ile... Aha, tutaj jest. Ale to jest jako suszony owoc. 49. Tak samo. Ha. A to mnie zaskoczyła gra. W takim razie to idzie do sprzedania wszystko. To też. Tak? Tak. Okej.
Jak to nasze pole? Pszczółki sobie latają, widzę. Bierzemy... Co ty ro... Potańczmy sobie na polu. A, to było wyrośnięte. To nie. Ja muszę najpierw się przejść, zobaczyć, co jest wyrośnięte. To... Mamy dwa miejsca. No to jeszcze raz. I... Może być. Tu widzę, że już nic wyrośnięte chyba nie jest. Tu też nie. No właśnie, jaki miód ty będziesz miał? Butternut squash! 66 taki miodek. Uhuhu. No to już fajnie. Jeden, ja będę musiała sobie chyba wszystko na kartce rozplanować na przyszły rok, tak naprawdę. Oj, trochę za daleko, ale fajnie w sumie, że można. Żeby dobrze ule postawić i gdzieś na koło jakichś, nie wiem, drogich upraw, tak naprawdę. W starciu to już się spojrzało na warzywo, czy na owoc już się wiedziało, że to jest drogie. Tutaj ja nie wiem. Król, mój przyjacielu. Budynki, masz jakieś nowe? Granary, breeding pens, mało nie masz, to nie. Ale jakbym chciała na mój dom zrobić your place is world and you can also place me for mini. Będziemy mogli mieć maluszka. Mini use. 100 hardwooda, 50 obsydianu i 10 tysięcy. To wcale nie jest takie drogie. Ale ja bym chciała, o właśnie tutaj na przykład, 3000, 30 flinta i fiber. I będziemy mogli się zajmować zwierzakami, które uciekają mi cały czas z zagrody. Piórko z trójkątem. Dobrej jakości. Czysto. A ciekawe, czy maluchy sprzątają? Chyba nie, one tylko chyba karmią zwierzęta, nie? No właśnie. O wilku mowa. O wilku mowa. Ktoś tutaj nam ubrózł. Ty też. Nie. Pokaż mi się. Aha. Ciekawe, za ile dni urośnie. Długo rosną te zwierzaki jednak. Od maleńkości. Od urodzenia. Za jeden dzień. Dobrze. Ale ja chcę go pogłaskać. A, już go pogłaskałam, bo to jest ten, co się obcinał. Nie będę próbować ci milkować. Też za dzień. Mała lamka. Dobrze. A to jest pierwszy... Czy to jest pierwszy owoc, który... Best quality? A nie, była chyba gwiazdka już. Mogę wam zagrać jeszcze na flecie. Tu się pojawiły nutki, a tu się pojawiły... Nie tak, chcę zobaczyć to... Tutaj. No właśnie, tutaj niektóre mają jedno, a niektóre mają dwa. Pomadaj, to coś sobie tam siedzą. Mnie interesuje czarna koza. Czemu dopiero trzy? Koza, spiesz się, bo to wiesz, trzeba... Trzeba małe kozy robić. Dobra. Idziemy zobaczyć zadania te wszystkie po kolei, bo... Czas leci. Nie. Wrzucaj tu wszystko, jak tam leci. Nie mam już nic do wrzucenia? Nie mam. 19. No zobaczcie, 19, tu 31. No to po co robić te truskawkowe? Chyba, że na prezent. Ale tak to nie widzę. 68, ale fajnie. Gdzie mam te rzeczy zwierząt? Tutaj. Czemu to jest niebieska skrzynka? Muszę to zmienić, bo to w ogóle bez sensu. To mnie myli, że ta skrzynka jest niebieska. Niech ona będzie taka. Albo... fioletowa. Nie. No to tutaj zrobimy. Nie tak miało być. O. Huch. Paint. Ta będzie niebieska. Nie wiem, co w niej jeszcze będzie, ale coś tam w niej będzie. Po kolei, moi drodzy. Achievement. Za chwilę. Era. Nie tak. Pokaż na mapie.
Era jest przy tym, przy dużym ognisku. Zaczniemy od Ery. Widzę, że się zrobiło jeszcze jedno winko, ale nie ucieknie. Co ty masz pomysł za jakieś nowe pojemniki, czy jakieś... uwielbiam pracować w kuchni, ale bardzo nie lubię jak warzywa więdną, jakby jak jest im za ciepło. Rzeka jest dosyć chłodnym miejscem, ale jest za daleko do niej, żeby za każdym razem tam biegać z marchewką. Gdybym tylko mogła przynieść jakiś cooling power do kuchni. No, dobry pomysł. Taka jakby lodówka. Ej, pot. Double pot in the air. Ja muszę jakiś pot przynieść. Jedyny znany pot, jaki mam, to jest ten wiszący mój na kwiatki? I 10 kamieni. Uuu, nie mamy jeszcze punktów. Dobrze. To jeszcze o tym porozmawiamy, moja droga. Ale to potańczmy może, co? Bo ja widzę, że my tak niezbyt się znamy dobrze. Tak niezbyt dobrze się znamy. I jeszcze z tobą porozmawiamy. I potańczymy. I spójrzmy w kalendarz. Czy dzisiaj? Chyba dzisiaj nie ma żadnych urodzin, ale dla pewności spojrzę. Super. A jednak... A Era ma dzisiaj urodziny. Uhuhu. Ale ty nie jesteś... A nie, ty jesteś, bo ty jesteś tym wędrującym. Dobra, co my... O nie, nie mam dla ciebie prezentu. Era. Have you ever noticed how walking my look on each other is really cute? Kto? Włach i Maeri? Moja babcia? Dałabym jej cebulę, albo nie, co mi urodziny, dam jej coś porządnego, na przykład... Kurczę, nie wiem. O, dam jej wino truskawkowe. Kto by nie chciał truskawkowego wina? Pewnie się okaże, że Era. Bo jest uczulona na truskawki. Wszystkiego najlepszego? O, thank you. To było takie, no dzięki, jak już musiałaś mi coś dać, to fajnie. Neutralne. A twoja mama doceni truskawkowe? Też pewnie nie. Nieważne. Achievement. Era to niech poczeka. Te bym chciała zobaczyć. Achievement i hamaki. Chodźmy zobaczyć hamaki, ile to się będzie robiło. Proszę mi powiedzieć, jaki w ogóle z tego miód wyjdzie. Pewnie dziki. Znaczy pierwszy na pewno będzie dziki, ale zobaczymy następne. Czy oni dopiero to budują, czy już zbudowali? A, dopiero budują, dobra. No to my lecimy w takim razie zobaczyć, co się dzieje na naszej piramidzie i za co ten achievement. Może jakiś ananas. Właśnie powinnam tutaj chyba częściej zaglądać, bo ten ananas to jest dosyć... A nawet go tu nie ma chyba już. Albo jeszcze. Dziwne. To utknęłam. Tutaj mamy Fire in the Hearts. A z Morganami mamy full. Dwa kwiatki z jednym Morganem. Mamy ule, mamy... Dokonaliśmy wymiany z nimi. I ugotowaliśmy Morganowy dish. O, no dobrze. Bardzo ładny kamyczek. I mamy kolejną biżuterię. Która... Jak on tam się... Ring of the Boost, ten. Honey making, co? O kurczę, więcej miodu możemy zbierać, jak go założymy. Ale fajny pierścionek. Tylko... Może to na staminę powinnam zdjąć i założyć jakiś inny? Może na razie go zdejmiemy. Mamy tej staminy trochę i tutaj musimy założyć coś, co jest fully bounded, czyli na przykład green toe. Tak, na razie go tutaj załóż. A tutaj byśmy założyli gathering stamina, to nie? Hardwood często też nie potrzebny, animal friendship. Może ten animal friendship byśmy założyli, żeby tej kozie szybciej nam wzrosł ten
serducha. Może tak zrobimy. No, no niech będzie, a co tam będę sobie żałować? Tu nam tylko zima została. Ha! No i elegancko. Tylko szkoda, że nie ma ananasów. Wracamy do domu. Chciałam ulepszyć jeszcze ostatni, no bo mnie stać, to mogłabym ulepszyć jeszcze ostatni ten. Co tam było potrzebne? 3000 flint i fiber? Tylko czy mam flint? Ostatnio wydałam dużo. Oj, chyba nie mam. Król, gdzie uciekłeś? Nie wiem, nie widzę cię w sumie. A, tu jesteś. Powiedz mi, mój drogi, jeszcze raz, jakbym chciała zupgrade'ować 30 flincika i 50 plank. Nie mam flincika. Chyba, że mogę kupić od kogoś. Chyba nie. Czy mogę z tobą potańczyć? Mogę. To może kupimy sobie... A może zostawię te pieniądze, bo mam wrażenie, że jak przyjdzie zima, to się okaże, że muszę sobie kupić jakieś ubranko. Albo... O, gdzie jest... czekaj. Kroll to nie, Era nie, Grob. Ale Grob to jest ten, co ma mięso, bo to jest nasz Hunter. Jizu, to jest ta z ubrankami, Mary. A ta, co miała garnki? Przecież to była ta. Tare. A nie ma pokazane, że ona sprzedaje garnki. To chyba była Tare. Coś się dzieje. Naprawdę powinnaś wyjść i porozmawiać z resztą klanu. Zwłaszcza jeżeli zamierzasz kiedykolwiek poznać kogoś, swoją drugą połówkę. Mamo! Tak tylko mówię. To cię nie zrani, jeżeli będziesz bardziej towarzyska. O, cześć. Tare, gotowanie pachnie wspaniale, nieprawdaż? Ona robi najlepsze słodycze, jakiekolwiek próbowałam kiedykolwiek. To jest najlepsza część podróżowania z moim ojcem. Upewniamy się, że dzielimy się wszystkim posiłkami z kimkolwiek, u kogokolwiek zostajemy, zatrzymujemy się. I dzielimy się ulubionymi posiłkami. Będąc tutaj, spróbowałam już tylu nowych rzeczy. Chciałabym... Chciałabym zjeść coś z mojego klanu. Znaczy jakiś przepis z mojego klanu. Bardzo, bardzo mi miło, że Tare wykorzystuje swój czas, żeby dla nas gotować, ale tęsknię za jedzeniem ze smakiem. Przepraszam, to brzmi niegrzecznie. O, Tare źle doprawia? Nie to miałam na myśli, to po prostu tradycyjny jomoten. Tradycyjne jomoten jedzenie jest robione z dużą ilością przypraw. To taki bardzo ważny kawałek naszej kultury. Moi ludzie jedliby pieprz. Aha, my people would have pepper eating competition at festivals. Moi ludzie mają jedzenie pieprzu jako konkurs na festiwalach. Dzieciaki zawsze w niego grają. Ale może paczenie nawet by nie lubili naszego jedzenia. Powinnaś kiedyś spróbować, to żeby chętnie. Chętnie posmakuje. Opatrzcie, obydwie serduszka wskoczyły. Tak uważasz? No pewnie. Tare chyba podsłuchiwała. To świetny pomysł. I zdecydowanie powinnaś zrobić jakieś danie, które lubisz i podzielić się z resztą klanu. Dziękuję, Tare. Przepraszam za obrażenie jedzenia paczan. Nie, to nie tak. To nie ma czegoś takiego jak jedzenie paczan. Po prostu paczanie. Ty, moja droga, jesteś paczanem.
No tak, ona jest jedną z nas, tak? Teraz, no ale wychowała się gdzie indziej. Dobrze, my tu przeszliśmy do właśnie do Tary, moja droga. Bo ty masz jakieś tutaj garnki, tylko że ja ten garnek będę musiała chyba poświęcić. Ale nie, bo to są do gotowania garnki. Co to w ogóle za rzeczy ty masz tutaj? Steamer. 2600, ale bym... Nie, no to... Ale korci. Ja chcę w takim razie ris. Cześć, bo dawno nie gadaliśmy. Bo ris ma dekoracje, ale widać, jedna z dekoracji nadaje się do pomysłu, więc weźmiemy sobie... Kupimy jeszcze jeden jakiś garnek od ris. Mam nadzieję, że to zadziała. Gdzie ona jest teraz? No przeważnie gdzieś maluje, a ona... A tutaj jest, dobra. No, utknęłam na kwiatku. Ris, moja droga. Mhm. Potańczmy najpierw. Baletnico. I pokaż, za ile będziesz miała jakiś pocik. Gdzie ty miałaś te... O, chyba tutaj. Czy na przykład taki najtańszy za 480? A, te są za 360. I to już wystarczyło, żeby wykonać pomysł. 290. O, na przykład też jest. Tiny pod. Ja wezmę taki tiny pod za 90. Bo jestem ciekawa, czy to z Erą zadziała. Era, gdzie... A, gdzie one poszły? W namiocie są. Chociaż mogę to chyba... aż sprawdzę, czy mogę to tutaj sprawdzić. Nie. Nie mogę, więc muszę tutaj. Twój pomysł, moja droga. Tak. Tak. A, trzy! To muszę kupić jeszcze dwa. Ale okej. Okay. Wyszło mi to taniej, niż się spodziewałam. Jeszcze muszę kupić, moja droga... Jeszcze dwa. Okej. Okay. A do domku... 1600 za taki płot, no... O, nie, truskawka wisząca. Ale jakie to jest drogie. Czemu to jest takie drogie? Może trochę światła. O, weźmiemy sobie trochę światła. Jakieś... Fire pot. O, świeczka, taka wisząca świeczka. Podoba mi się po prawej te. Taką świeczkę. Nawet ze dwie takie świeczki bym chciała. Ach, takie słabe rzeczy mamy tylko? Może będziemy lepsi, będziemy mieli fire cauldron zamiast fire pit. No właśnie. 400... No dobra, może jednak nie. To są świeczki, tu są te poty. Dywanik, no to w sumie dywanik już mam. Aha, bo to jest moje łóżko. Ale nie, ja łóżko mam, to po co mi materac? Tu, no właśnie, tu mamy bardzo ładny dywanik jeden. To jest tylko kanwas, ale na nim można malować. Ja nie, ja wolę, żeby coś było namalowane. Tu mam pięknego kota za 1800. O, to mi się na przykład po 1000... Czemu takie drogie, no... Te mi się bardzo podobają, już to mówiłam wcześniej. A to jaki kozak, o nie. Te przejścia to może nie, to też nie. To jest mega, bez korzyści na Greenville Life. Jesteś farmerem, no. To pięknie wygląda. Aha, to są kamienie. To tak jakby pokazuje nam, czym my się specjalizujemy. Herbs, mushrooms. Wood, stone i fiber in your life. Jakie to jest dobre. Ale czy ja mogę tam trzymać rzeczy? Narzędzia. Chciałabym... Nie wiem, no to mi się podoba, ale tak naprawdę chciałabym zobaczyć to, jak to będzie wyglądać. A co wy tam sobie?
No to nie możemy, a tak naprawdę możemy w powietrzu tu powiesić? Głupota. Ja bym chciała świeczki powiesić sobie na przykład nad łóżkiem gdzieś. O, tu na przykład jedną. I no nie wiem, gdzieś... Ciekawa jestem, jak tu w nocy jest, czy to nie jest za... Tu na przykład druga niech wisi. To jest do questa, to nie, ale to... Tylko najgorsze jest to, że tego nie można obracać. O, nacisnam R. A jeszcze tu mamy. Nie mogę przestawić łóżka? O nie, nie mogę przestawić łóżka, bo chciałam, żeby to było jakby za łóżkiem. Ale dobra, w sumie może tak wisieć, tylko wtedy to bym przestawiła tak troszkę tutaj, żeby to jakoś tak było. O. Mniej więcej na środku, chociaż jest bardziej za bardzo w prawo. Bardziej za bardzo w prawo, tak. Ja wiem, że to bardzo poprawnie powiedziałam. To byśmy postawili sobie na przykład tutaj. Aha, i to jest tylko dekoracja. Nie mogę tego użyć, naprawdę. Myślałam, że może będę mogła tam... Ale to... Nie wiem, czy to by lepiej nie wyglądało na zewnątrz. Taki na przykład przed moim domem. No, i to się nazywa. Wyglądam teraz jak jakiś sklep w ogóle. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Możemy wrzucić wszystko do skrzynki, co mamy na sprzedaż. Zobaczę, ile z tego dostanę pieniążków. Jeszcze tutaj gdzieś miałam te piórko też bym chciała sprzedać. Tę sieć za 187 chyba też. O nie, teraz tędy nie przejdę. Haha. Kant, o, dobra, niech sobie tutaj stoi, bo my tu musimy mieć przejście. To mi też... Czy ja tędy chodzę? No czasami chodzę, dobra. Ale cię przemeblowanko? To... Nie, oddawaj kupę. Gdzieś... a w ogóle to kosztuje aż 30. A co ja z tego mogę robić? Nie mogę tego uwędzić. No właśnie, bo jeszcze wędzenie. Czy mogę to ususzyć? Czy mogę to sfermentować? Ile to kosztuje? Muszę zapamiętać, bo pewnie zaraz użyję. 30. Zobaczmy, co mi z tego wyjdzie. Sok z kopru? No wyszedł jakiś sok. Za 33. A mogę sok sfermentować? Nie, ale mogę go wrzucić tutaj. Bardzo chętnie. Ale świetnie to wygląda. Chociaż może tu skrzynki postawić, żeby było... Tylko nie wiem czemu, ale ten... Rak na sery mi tu nie pasuje. Może gdzieś tu bardziej niech sobie stoi. Nie mam tu ścieżki też, ale miałam gdzieś... O właśnie, tu miałam gdzieś ścieżkę. A, i tu możemy poprowadzić dalej. A, i tu nie mogłam, bo tu mi... No właśnie zastanawiam, dobra, tu można poprowadzić, ale tu stoją te... W sumie to możemy to poprowadzić ścieżkę tutaj. A ja sobie bym... Czemu to się tak dziwnie zmienia? Aha, bo to się łączy, dobra. A ja bym was trochę przestawiła zaraz. Oj. Czy mogę was wcisnąć gdzieś raz? Ten się nie zmieści. No wolałabym mieć dalej od... Czemu ta ścieżka jest tak krzywo? Mogłaby być tutaj. No bo ja bym postawiła tak gdzieś bardziej z tyłu, no bo wiecie, to jest jednak kupsko. Ale jak to pięknie krzywo postawiłam? Ech. Proszę bardzo. Nie podoba mi się to, że to jest tak krzywo. Może by się zmieściło nawet jeszcze jedno, ale niech będzie. Wydaje mi się, że chodzimy szybko. Nie, chyba mi się tylko wydaje. Nie mamy dodatkowego paska staminy, ale... A to nie...
Zaraz. A gdzie jest ta dodatkowa stamina na mój ten? Za mój totem. Bo to był tylko pierścionek, a ja nie miałam ekstra staminy za totem? No mam chyba 20, tak? Bo normalnie jest 100. Tylko że tutaj był zawsze paseczek dodatkowy. Bo jakieś fiksy wchodziły, może... może to zmienili to? Tak nie wczytywałam się. No niby tylko same hotfixy, ale... Może, może... Kupa, piórko, liście... No i... No, dzisiaj mieliśmy troszeczkę naprawdę dekorowania, ale ja lubię tak sobie podekorować czasami. Bardzo długo nam szedł ten odcinek, ponieważ wiele pauz było. Mogę wykorzystać w dalszym tutaj ciągu na przykład dróżka do drogi, a tu nie można. Proszę bardzo. Powinno sobie wyznaczyć taką drogę. Trendy chodzić. I co my tu mamy? Sfermentowany ten 42. Chyba kosztował 30, nie? Ciekawe. Co możemy jeszcze? Nie chcę tego fermentować, tak szczerze wam powiem, bo będzie mi to potrzebne może do jakichś wyrobów. Co możemy fermentować? Co ja z tym mogę zrobić? Mam tylko jeden, więc zostawię. To jest owoc. W sumie to jestem ciekawa, co mogę z tym zrobić. Myślę, że mogę zrobić soki. Dobra, zrobimy sok. Może będzie jakiś super. Zamieniliśmy 9 na 10. No i... Może być. Truskawka na następny dzień pójdzie do sprzedania. Tutaj będzie... Ale butternut squash meat... A, bo to z tego miodu. 132 w ogóle z tego miodu. Czy wy to widzicie? Jaka to jest genialna cena. O kurczę, sok z kapusty może nie być zbyt smaczny, ale już fermentowana kapusta będzie okej. Dobra, idziemy spać. Mogę zapalić te świeczki? A, jest light. Ta świeczka tutaj biedna taka. Niestety nie można jej postawić nigdzie. No to niech ona sobie tutaj stoi i zapal. Ale mam fajnie. No tak, już teraz idziemy spać. Moi drodzy, mega fajny odcinek. Mam nadzieję, że wam się również podobał. Mamy już 125 tysięcy, czyli będzie można zrobić ten pomysł od Ery na lodówkę. Tylko zastanawia mnie to, po co nam ta lodówka, skoro nam to jedzenie i tak się nie psuje. Ale fabularnie dobrze mieć lodówkę, faktycznie. 714 zarobione. Czy ja wiem, czy to jakoś bardzo dużo? Tutaj ten fermented squash. Aha, bo to nie, bo to był miód. Kapusta kiszona mi się bardzo podoba. 36 za kapustę kiszoną to jest, myślę, fajna cena. 49. Dobrze. No, także mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym. Bajo!